Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać dosyć ciekawą usterkę w RadMorze 5102. Usterkę, której tak naprawdę sprawcą jestem ja osobiście. Pamiętacie, obiecywałem Wam kiedyś, że będą pojawiać się na moim kanale RadMory? Wtedy. Gdy będę miał wam do pokazania coś ciekawego. Mówię też zawsze i wam i swoim dzieciom i moim kolegom, których od czasu do czasu szkole że najlepiej uczyć się na cudzych błędach i dlatego powstaje m.in. ten dzisiejszy materiał. Drodzy widzowie, chciałbym wam pokazać pewien mój szkolny błąd. Który na szczęście nie doprowadził do powstania jakichś usterek, ale który spowodował, iż to urządzenie, które widzicie przed Wami, nie zadziałało poprawnie. Na razie brzmi to tajemniczo, ale za chwilę stanie się wszystko jasne. Słuchajcie, ten egzemplarz jest podczas, powiedzmy, renowacji i naprawy. Pewne rzeczy zostały zrobione, pewne rzeczy jeszcze muszę wykonać. W tym momencie przystępuję do uruchamiania blok po bloku tego egzemplarza. Po ustawieniu napięć zasilacza przyszła kolej na uzbrojenie go w tzw. końcówki mocy i sprawdzenie, czy wzmacniacz, czy to audio działa poprawnie. W pierwszej kolejności zawsze sprawdzam, czy pojawia się napięcie stałe na wyjściu. W drugiej kolejności, jeśli tego napięcia stałego nie ma, przystępuje do regulacji prądu spoczynkowego i regulacji wskaźników lewego i prawego kanału. Słuchajcie, po ustawieniu napięć zasilacza wstępnym i uruchomieniu Radmora okazało się, że lewy wskaźnik odchyla się nieco w prawo. Świadczyć to może o tym, że w lewym kanale dzieje się coś niedobrego. Dzięki temu, że Radmor ma budowę modułową, przełożyłem na szybko pomiędzy sobą płytki między lewym a prawym kanałem. Po uruchomieniu sprzętu okazało się, że usterka wciąż jest obecna. Czyli nie jest przyczyną tej usterki problem w jednej z tych. Płytek. Należy szukać dalej. Oczywiście po wypięciu tej wtyczki, wskaźnik opad na zero jest to oczywiste. Kolejny krok, który należy wykonać i element, któremu należy się przyjrzeć, to oczywiście płytka, na której zamontowane są dwa, nazwijmy to główne tranzystory, plus tranzystor od prądu spoczynkowego. Tutaj przyznam się szczerze, że byłem zaskoczony tym iż w tym elemencie mogłaby ewentualnie być usterka, dlatego że mam w zwyczaju podczas takiej powiedzmy renowacji wymienić pastę termoprzewodzącą pod tranzystorami, zweryfikować jakość i stan podkładek izolacyjnych mikowych po Nałożeniu nowej pasty i złożeniu wszystko w jedną całość, wykonuję zawsze pomiary, czy nie ma żadnej upływności do radiatora, czyli w tym wypadku do masy. Takiej upływności ani w jednym, ani w drugim kanale nie było, stąd też moje zdziwienie, że jak to. Tranzystory również zostały sprawdzone zapewne, za pomocą zarówno multimetrów w teście diody, jak i testera elementów elektronicznych, bo też nie ukrywam, że zawsze sprawdzą czy te po pierwsze tranzystory są sprawne, a po drugie czy nie trzeba dobrać z tej, z tej czwórki, jak to się mówi, dwóch par, które będą miały parametry najbliżej zbliżone do siebie. Tak to mam w zwyczaju i tak zostało to wykonane w tym egzemplarzu. Tak więc, skoro to nie płytki, skoro tu zostało wszystko sprawdzone, to jakim cudem napięcie stałe na wyjściu się pojawiło? Wartość tego napięcia to 0,6 V. Cudów nie ma, zacząłem zastanawiać się, cóż to takiego mogłem ewentualnie nabroić. Po drodze pomiędzy pomiarami przy składaniu tego egzemplarza, pomiarami właśnie ewentualnej upływności, sprawdziłem, że zamienione były przewody głośnikowe w tym chyba kanale. Tu jeszcze zostało to poprawić, bo to zostało tylko przylutowane, tak na chwilę gdzieś tam doczyścić resztki cyny. To nie, moje, to nie moje dzieło. Tutaj było dosyć mocno grzebane w tych przewodach. Na razie dopiero uruchamiam ten egzemplarz. Jak pierwsze testy przebiegną pomyślnie, dopiero wtedy zostanie tu wszystko jeszcze popoprawiane, poucinane przewody, wyczyszczone, wszystko tak, żeby to wyglądało schludnie. Tak więc, jakim cudem i cóż to takiego się stało, że Zaczęło działać to niepoprawnie. Kolejną rzeczą, którą wykonałem poza oczywiście poprawnym polutowaniem tych przewodów, było przykręcenie plastikowych atrap radiatorów. No i teraz, cóż to takiego mogło się zadziać przy tych dwóch czynnościach, że. Pojawiło się to napięcie stałe na wyjściu. Słuchajcie, zmienimy kadr. Za chwilę do was wracam. Pokażę wam ten egzemplarz od tyłu i dosyć szybko, jak na moje możliwości, zagadka zostanie rozwiązana. Tak więc za sekund 5 do was wracam. Podniosłem nieco tył Radmora, żebyście mieli troszkę lepszy ogląd. Na to, co wam chce. Pokazać. Słuchajcie, tak jak wam wspomniałem przed chwilą, tutaj zamontowana zazwyczaj jest taka osłona atrapa radiatorów, jak zwał tak zwał. I cóż to takiego mogło się wydarzyć podczas montażu takiej osłony? Słuchajcie, śrubki, które były oryginalne w tym egzemplarzu, były tak krótkie, że tak naprawdę na jeden zwój jedynie dosłownie łapały. Tą osłonę do naszego radiatora, doszedłem do wniosku, że zainstaluję trochę dłuższe. Przy dobieraniu śrubek i pierwszym wkręceniu zauważyłem, albo raczej chciałem zauważyć, czy te śrubki nie są zbyt długie i nie wypną nam tej płytki, która jest tutaj od środka, oczywiście zainstalowana. Wydawało mi się, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. E, śrubki nie wydawały mi się za długie. No i to był element, który mnie zgubił. Słuchajcie, to jest właśnie mój czeski błąd. E, jeden z tych plastikowych radiatorów, radiatorów, zaślepek radiatorów, e, został przeze mnie e, zbyt mocno dokręcony. Bez podkładki, bo to miało być tylko wstępne złożenie. Później miałem jeszcze wyczyścić te tranzystory z pasty. A żeby te elementy mi się nie, pomieli, nie pomyliły i nie pomieszały, no to wstępnie je dokręciłem. Słuchajcie, co się takiego okazało? Okazało się, że śrubka była na tyle długa, że niestety dotknąłem śrubką do nóżek tranzystora, które były wyjątkowo. Inaczej zagięte niż zazwyczaj. Słuchajcie, tu możecie zauważyć dwa miejsca, w których ten radiator aluminiowy jest nagwintowany. To miejsce jest do zamocowania naszego, naszej zaślepki radiatora. To miejsce to jest śrubka od tranzystora od prądu spoczynkowego. I mniej więcej ten tranzystor jest tutaj w ten sposób umiejscowiony, i tu. Wychodzą jego nóżki i przechodzą przez płytkę PCB. No i Pech chciał, że jedna z tych śrubek, która została mocniej dokręcona, bez podkładki, była na tyle długa, że po prostu zwarła mi nogę tranzystora do masy. Tak jak Wam wspomniałem wcześniej. Ten materiał właśnie nakręciłem po to, żebyście wy tak prostego, głupiego i oczywistego błędu nie popełnili. Zawsze powtarzam Wam, że uczymy się całe życie, uczę się również ja. Mi też zdarzają się pewne błędy, które można by powiedzieć, że po złożeniu iluś tam egzemplarzy nie powinny się pojawić. Tych egzemplarzy oczywiście troszkę złożyłem w życiu, ale nie ukrywam, i powiem wam szczerze, że to są chyba jedne z ostatnich egzemplarzy, jakie będę przyjmował, dlatego że liczba godzin, jakie trzeba na taki egzemplarz poświęcić, jest gigantycznie duża, i żeby nie robić tego charytatywnie, no to niestety trzeba byłoby podnieść ceny, a nie ukrywam, że nad wzmacniaczem jakimś japońskim czy zachodniej konstrukcji, którego wartość jest na poziomie kilku czy kilkunastu tysięcy złotych, dosyć często trzeba poświęcić mniej czasu niż nad naszym, niestety, sprzętem z PRL u I opłacalność napraw tych sprzętów zaczyna być pod dużym znakiem zapytania, ale nie o tym chciałem w tym odcinku Wam opowiadać. Wrócimy do pewnych ciekawostek związanych z zawodem elektronika, i nazwijmy to serwisanta w jednym z, o, z kolejnych odcinków. Parę ciekawostek chciałbym Wam opowiedzieć, parę przemyśleń. Tak więc za ileś odcinków będzie taki mocno przegadany odcinek o realiach pracy w dzisiejszych czasach nazwijmy to elektronika. Słuchajcie, żeby Was nie zanudzić, jak zawsze. Będę powoli zmierzał do końca tego odcinka. Tak więc, jeśli chodzi o te radiatory, to już kiedyś wam pokazywałem, że bardzo ważne jest zwracanie uwagi na to, czy nie ma zadziorów po gwintowaniu otworów, bo. Taki zadzior po pierwsze powoduje, że na przykład tranzystor od prądu spoczynkowego nie będzie dobrze dolegał do radiatora, czyli nie będzie dobrze nam stabilizował prądu. Jak również oczywiście tranzystor nie będzie poprawnie przylegał. A dzisiaj chciałem was uczulić na to, żeby zwracać uwagę na długość śrubek, bo mimo tego iż świeciłem latarką tutaj na wylot Wydawało mi się, że śrubka jest odpowiedniej długości. Nie myli się ten, kto nie robi nic. I tym powiedzeniem kończę dzisiejszy odcinek. Do kolejnych odcinków, cześć, trzymajcie się, pozdrawiam.